Poznając kulisy niewyjaśnionych spraw, często nasuwa się jedno pytanie. Dlaczego te śledztwa nie zostały rozwiązane? Czy sprawcy byli geniuszami potrafiącymi bezbłędnie zacierać ślady? A może zawiodła praca policji? Przy pojedynczych zdarzeniach dużą rolę może odgrywać przypadek i zwykły pech. Jednak seryjne przestępstwa to zupełnie inny kaliber. Każdy atak przynosi nowe wskazówki dla śledczych, ale równocześnie rośnie też presja i strach. Dziś chcę Wam opowiedzieć o dwóch nieuchwytnych seryjnych sprawcach. Przeanalizujemy ich sposób działania, ślady, które zostawiali oraz tropy, jakie analizowali policjanci. Wcześniej jednak kilka słów o premierze wydawnictwa Filia, który jest partnerem i sponsorem odcinka. Na rynku pojawiła się właśnie nowa książka Maxa Czornyja. To Zodiak, opowieść inspirowana głośną historią nieuchwytnego sprawcy, który w latach 60. grasował na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nie ma drugiej tak charakterystycznej, tak archetypicznej sprawy jak sprawa Zodiaka, bo jest to materiał od razu na opowieść filmową, na książkę, na wypracowania, na całe ogromne elaboraty naukowe, więc wszechmiar interesująca i z bardzo wielu płaszczyzn, z bardzo wielu perspektyw. O swoim dziele opowiada autor, Max Czornyj. Ogromna wartość, która intryguje mnie, pociąga też nie tylko jako twórcę, ale również jako człowieka. Bo możemy sobie postawić wtedy to słynne pytanie, unde malum, skąd zło, albo do czego zdolny w ogóle jest człowiek, jakie bariery może przekroczyć. Pisząc tę książkę w narracji pierwszoosobowej, to ją wyróżnia z całego rynku, ale ja usiłuję się wcielić w te umysły zbrodnicze, usiłuję je zrozumieć i przełożyć na fabuły. Spędziłem setki godzin analizując zdjęcia, dokumenty, sposoby ułożenia zwłok pozostawionych przez niego, tych jego sporządzonych przez niego szyfrów, wiadomości, aby wczuć się w to, jak on pisał, dlaczego sporządzał takie piktograficzne zapisy, dlaczego tak rysował, a nie inaczej, dlaczego tak wyglądały jego konkretne kody, kartki wysyłane. Te listy, które wysyłał Zodiak i stosowane przez niego szyfry, to jak dla mnie najciekawszy element śledztwa. Pewnie z tego też względu ta historia od dziesiątek lat nieprzerwanie budzi wiele emocji, przeraża i rozbudza wyobraźnię. Teraz macie szansę, aby poznać ją z nieco innej perspektywy. Książka Zodiak jest już dostępna w sprzedaży. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Kalifornia długo nie odpoczęła po zbrodniach Zodiaka, bo na początku 1974 roku w San Francisco pojawił się kolejny seryjny sprawca. Za cel wybrał sobie wyłącznie mężczyzn. Z punktu widzenia policji wszystko zaczęło się 27 stycznia 1974 roku. Było około 1:30 w nocy. Na komisariat zadzwonił tajemniczy informator z budki telefonicznej. Nie przedstawił się. Powiedział wyłącznie, że na plaży natrafił prawdopodobnie na martwego człowieka. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli we wskazane miejsce. Mieli nadzieję, że to tylko głupi żart, że nie natrafią na żadne zwłoki. Jednak tak jak tajemniczy informator powiedział, niedaleko oceanu faktycznie leżał martwy biały mężczyzna. Nie była to śmierć przypadkowa lub wynikająca z przyczyn naturalnych. Ciało zostało naznaczone licznymi ranami kłutymi. Późniejsza sekcja wykazała ich aż 17. Dosłownie na całym ciele, nawet na dłoniach, co zasugerowało, że ofiara próbowała się bronić. Jednak nie miała szans w starciu z napastnikiem. Kiedy odnaleziono zmarłego, był w pełni ubrany. Brakowało natomiast jakichkolwiek dokumentów czy innych przedmiotów, które pomogłyby w ustaleniu jego tożsamości. Ale policjanci postanowili zrobić wszystko, co w ich mocy, aby ją poznać. Zależało im na tym, by jak najszybciej poinformować bliskich ofiary. Ich wysiłki na szczęście nie poszły na marne. Wkrótce okazało się, że zmarły nazywał się Gerald Cavano. W momencie zgonu miał 49 lat. Urodził się w Kanadzie, ale od wielu lat mieszkał w Stanach, a konkretnie w San Francisco.
Bezdzietny kawaler i gej. Niewiele o nim wiadomo. Nie wiemy, czym się zajmował. Wszystko wskazywało na to, że ukrywał swoją orientację przed najbliższymi. Mimo to zdarzało mu się odwiedzać miejsca popularne wówczas wśród społeczności LGBT. Nie były to łatwe czasy dla gejów i lesbijek. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej homoseksualizm został skreślony z listy chorób. Nie każdy to akceptował. Rodzice w dalszym ciągu posyłali swoje homoseksualne i biseksualne dzieci na tzw. terapie konwersyjne. Związki osób tej samej płci w Kalifornii były wciąż karane. Geralda oprócz orientacji nic szczególnego nie wyróżniało. Ot, zwyczajny mężczyzna. Na fotografii, którą można odnaleźć w internecie, widać łysiejącego człowieka w średnim wieku. Nie uśmiecha się, patrzy poważnym wzrokiem w obiektyw. Śledczym przeszło przez myśl, że być może fakt, że był gejem, miał coś wspólnego z jego śmiercią. Minęło prawie 5 miesięcy. Do tego czasu stróże prawa nie przybliżyli się w żadnym stopniu do odkrycia, kto zabił 49-latka. Mieli tylko nadzieję, że to jednorazowy atak. Nie chcieli w okolicy kolejnego seryjnego sprawcy i masowej paniki. 25 czerwca ekipa z innej komendy odwiedziła podobne miejsce zbrodni. Ponieważ dwa podobne zabójstwa były wyjaśniane przez różnych policjantów, nie skojarzono ich ze sobą. Na pewno byłoby inaczej, gdyby na to miejsce zbrodni przyjechała osoba, która widziała pierwsze morderstwo. Podobny modus operandi, podobne miejsce zbrodni, w pobliżu wody. Tyle, że tym razem sprawca zamiast oceanu wybrał jezioro. Narzędziem zbrodni był nóż, tak jak w pierwszym przypadku. Chociaż ofiara została również dotkliwie pobita. Jego twarz tak spuchnięta, że rodzina nie mogła jej rozpoznać. Zginął kolejny biały mężczyzna, nieco młodszy od Geralda, bo 27-letni. Joseph Stevens, znany jako Jay, również był gejem. Wtedy śledczy doszli do wniosku, że dobrze założyli na początku. Orientacja ofiary odgrywała kluczową rolę. Różnica była taka, że w przeciwieństwie do Geralda, Jay nie ukrywał tego, komu się podobał. Chętnie odwiedzał gejowskie puby. Osoby ze środowiska LGBT w San Francisco znały go lub kojarzyły. Występował jako komik. Często też przebierał się za kobietę i robił show. Był kimś w rodzaju drag queen. Uwielbiał makijaż, nakładanie na głowę peruki i sukienki lub gorsety. Każdy, kto go poznał, uważał, że to czarujący i sympatyczny mężczyzna. Dobrze śpiewał, tańczył i poruszał się po scenie. Oprócz tego miał ogromne poczucie humoru. Na pierwszy rzut oka wydawał się pewny siebie. W rzeczywistości był nieśmiały i pełen pokory. Wróżono mu świetlaną przyszłość. Nikt nie spodziewał się, że Jay stanie się ofiarą bestialskiego morderstwa. Nie miał wrogów. Ludzie go uwielbiali. Jednak rzeczywistość okazała się brutalna. Ktoś odebrał mu życie. Śledczy dowiedzieli się, że w wieczór przed zabójstwem 27-latek poszedł do baru popularnego wśród gejów. Do głowy im przyszło, że być może poznał tam kogoś. Kogoś, kto później go zabił. Uznali, że mogło być tak. Jakiś mężczyzna podszedł do niego i zagadał. Może postawił drinka, zaczął rozmawiać i flirtować. Ten drugi zaproponował, by wyszli z zatłoczonego i głośnego miejsca. Najlepiej gdzieś, gdzie mogliby spokojnie porozmawiać. Może zamówili taksówkę albo odjechali samochodem należącym do sprawcy. Pojechali nad jezioro. Zabójca wybrał się tam w jasnym celu. Joe prawdopodobnie poznał jego intencje w ostatniej chwili. Wtedy, kiedy było już za późno. 7 lipca śledczy wrócili na tę samą plażę w San Francisco, na której znaleziono pierwszego mężczyznę. Tym razem odkryli tam zwłoki 31-letniego Niemca, Klausa Christmana. W Stanach Zjednoczonych mieszkał od kilku miesięcy. Przeprowadził się tam w poszukiwaniu lepszego życia. Miał żonę i dzieci, co odróżniało go od wcześniejszych ofiar. Jednak jego rodzina została w Niemczech. Wcześniej pracował jako menadżer baru. W nowym kraju znalazł pracę w branży samochodowej. Otrzymał 15 ciosów nożem. Jego głowa była praktycznie odcięta od reszty ciała. Widok przyprawiał o mdłości i kojarzył się z wcześniejszymi zabójstwami. Mordercą kierowała wściekłość i nienawiść.
Policjanci nie mieli co do tego wątpliwości. Kiedy go znaleźliśmy, miał na sobie pomarańczowe szorty, na palcach kilka pierścionków. Oprócz tego na jego twarzy widniały ślady makijażu. Na kilka godzin przed śmiercią Klaus był widziany w barze gejowskim. Pomimo, że miał rodzinę, niewykluczone, że ukrywał swoją prawdziwą orientację. Choć bliscy później twierdzili, że niczego nie podejrzewali. Trzecie zabójstwo mężczyzny prawdopodobnie związanego ze środowiskiem LGBT. Policjanci powinni dostrzec, że to wszystko musi być ze sobą powiązane. Jednak z dostępnych źródeł wynika, że mieli inną perspektywę. Być może nie chcieli widzieć żadnych punktów stycznych. Woleli nie przyjmować do wiadomości, że w mieście grasuje seryjny zabójca. Być może nie chcieli przyznać, że osoby homoseksualne są w niebezpieczeństwie. Duże miasta przyciągały gejów i lesbijki. W świadomości ludzi często istnieje przekonanie, że takie miejsca sprzyjają różnorodności. Społeczności są bardziej otwarte i życzliwe. Z jednej strony niewątpliwie tak jest, choć z drugiej większa przestrzeń i większa populacja równa się większe ryzyko. Do San Francisco przyjeżdżało wiele osób w różnym wieku, chcących zacząć wszystko od nowa. Klaus był jedną z nich. Jednak zamiast spełniać amerykański sen, spotkał śmierć. Minęło trochę czasu, zanim stróże prawa zaczęli łączyć elementy. Jednak gdy pojawił się kolejny martwy gej, dostrzegli pewien schemat. To samo miejsce, w którym znaleziono Klausa i Geralda. To tam leżały zwłoki 32-letniego Frederica Capina. Autopsja wykazała, że otrzymał 16 ciosów nożem. Kilka z nich w serce, które było dotkliwie pokiereszowane. Mężczyzna zginął śmiercią tragiczną i bolesną. Tak jak w przypadku wcześniejszych ofiar, miał na sobie ubranie. Nie odnaleziono śladów przemocy seksualnej. Sprawcą targała furia. Istnieje pojęcie jak nadzabijanie. Często używa się go w odniesieniu do seryjnych morderstw. Sprawcy zadają o wiele większą liczbę ran i obrażeń niż jest to konieczne do odebrania komuś życia. Frederick kilka lat wcześniej wstąpił do armii. Uciekł z przemocowego domu w poszukiwaniu lepszego życia. Wysłano go do Wietnamu, gdzie doświadczył piekła, jakim jest wojna. Uważano go za bohatera, bo podczas jednej akcji uratował życie kilku żołnierzy. Sam przy tym został poważnie ranny w nogę. Po powrocie do kraju postanowił wieść w końcu spokojne życie. Został pielęgniarzem, by nieść pomoc ludziom. Wszystko nabrało kolorów. Jednak nagle coś się zepsuło. Chciał opuścić San Francisco. Przestał czuć się tam bezpiecznie. Być może dotarły do niego wieści o trzech martwych mężczyznach. Być może nawet ich kojarzył. Bywali w tych samych miejscach, więc prawdopodobieństwo jest dość spore. W każdym razie poinformował bliskich, że chciałby wrócić do rodzinnego Waszyngtonu. Tyle, że już nie zdążył. Ofiara na krótko przed śmiercią była widziana w gejowskim klubie. Tym samym, który odwiedził Joe w wieczór morderstwa. Śledczy nie mogli już dłużej ignorować oczywistych znaków, że w mieście grasuje seryjny sprawca polujący na gejów. Jak możecie się domyślić, Frederick nie okazał się ostatni. Po nim przyszła kolej na Haralda Gulberga. Podobny schemat do wcześniejszych zbrodni. Liczne rany kłute zadane ostrym narzędziem. Tyle, że Harald był nieco starszy od wcześniejszych mężczyzn. W chwili śmierci miał 66 lat. Kolejne różnice? Brak bielizny na ciele i rozpięty rozporek. To z jednej strony sugerowało wykorzystanie seksualne, choć z drugiej nie wykluczało jednocześnie innego scenariusza. Mężczyzna dobrowolnie wyraził chęć na stosunek. Dopiero później został zaatakowany i zamordowany. O ofierze praktycznie nic nie wiemy. Oprócz tego, że urodził się 11 września 1908 roku. Był marynarzem. Służył w marynarce wojennej podczas II wojny światowej. Pochodził ze Szwecji. Przyjechał do Stanów w latach 50. i otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Nie miał rodziny i bliskich przyjaciół. Nikogo, kto mógłby go pochować. Dużo podróżował. Jego ostatnim miejscem pobytu był hotel. Lubił mężczyzn i od czasu do czasu odwiedzał gejowskie bary.
Prawdopodobnie wybrał się tam na krótko przed śmiercią i wtedy spotkał swojego oprawcę. 27 kwietnia 1975 roku odnaleziono nieprzytomnego człowieka na plaży w innej części San Francisco niż dotychczas. Na oko miał jacieś 50 lat. Ze względu na brak dokumentów policja nie mogła ustalić jego tożsamości. Trafił do szpitala w stanie ciężkim. Nigdy nie odzyskał przytomności. Zmarł kilka dni później. Sekcja zwłok wykazała, że został dotkliwie pobity. Napastnik wykorzystał ciężki kamień i gałęzie. Tożsamość mężczyzny udało się poznać dopiero po prawie 5 dekadach. W 2022 roku okazało się, że był to prawnik Warren Andrews. W 1975 roku miał 52 lata. Niewiele o nim wiadomo. Brak też stuprocentowej pewności, czy za jego śmiercią stał ten sam seryjny morderca. Policjanci przesłuchali pracowników miejskich klubów LGBT i ich klientele. Dzięki temu dowiedzieli się, że w tych miejscach pojawiał się pewien charakterystyczny mężczyzna. Zaczepiał osoby w różnym wieku. Proponował, że narysuje ich portrety. Miał przy sobie ołówek i kartkę. Okazało się, że ofiar mogło być więcej. Przynajmniej 3 z nich uszły z życiem. Mieli więcej szczęścia, jednak nie chcieli się oficjalnie ujawnić. Zależało im na anonimowości. Podobno mężczyźni woleli, by informacja o ich orientacji seksualnej nie wyszła na jaw. Mieli rodziny. Jeden z nich był europejskim dyplomatą, a drugi osobą powszechnie znaną, prawdopodobnie aktorem. Trzeci nigdy nie zdecydował się na rozmowę z policją. O dyplomacie wiadomo, że pochodził ze Skandynawii. Przystojny, czarujący, tajemniczy, w każdy weekend odwiedzał miejsca dla społeczności LGBT. Pewnego wieczoru podszedł do niego młody mężczyzna. Narysował dla niego na kartce zwierzę. Dobrze im się rozmawiało, więc dyplomata zaproponował, by poszli do niego. Na miejscu sprawca poszedł do toalety. Gdy wrócił do salonu, rzucił tylko: "Wy wszyscy jesteście tacy sami". Wyciągnął nóż i dźgnął mężczyznę w plecy 6-krotnie. Dyplomata miał dużo szczęścia w nieszczęściu. Ostrze noża się odłamało. Znalazł resztki siły na tyle, by odepchnąć napastnika, który poleciał na ścianę. Ten nie próbował znowu atakować. Uciekł. Aktor mieszkał w tej samej okolicy, co wcześniejsza ofiara. Również zaprosił napastnika do domu. Gdy znaleźli się w sypialni, z kieszeni mężczyzny wypadł nóż. Gwiazdor od razu się przestraszył i zaczął biec. Udało mu się uciec przed szponami śmierci. Na podstawie zeznań świadków i ofiar poznano cechy wyglądu zabójcy. Młody mężczyzna, prawdopodobnie w przedziale wiekowym od 19 do 25 lat, około 185 cm wzrostu, smukła budowa ciała, ciemne włosy i oczy. W przeciwieństwie do ofiar miał czarną skórę. Z jednego z miejsc zbrodni udało się pozyskać również DNA sprawcy. Wówczas metody wykrywcze nie były rozwinięte tak jak dziś. Sprawcy nie udało się złapać. Ze względu na to, że rysował portrety, otrzymał pseudonim Doodler. Można to przetłumaczyć jako rysownik lub buzzgrow. Czasami mówi się też o nim czarny doodler ze względu na kolor skóry. Z niektórych źródeł można dowiedzieć się, że śledczy mieli solidnego podejrzanego. Jednak jego dane nigdy nie zostały ujawnione. Nie wiadomo też, jakie kroki zostały poczynione. Podobno mężczyzna uniknął więzienia dlatego, że żyjące ofiary nie chciały przeciwko niemu zeznawać. Sprawa wciąż pozostaje otwarta. Kilka lat temu opublikowano w mediach jego progresję wiekową. To, jak aktualnie mógłby wyglądać, o ile jeszcze żyje. Osoba znajdująca się w kręgu zainteresowania organów ścigania została przesłuchana wielokrotnie na przestrzeni lat. Ostatni raz w 2018 roku. Emerytowany śledczy przyznał, że wierzy w jego winę. Mężczyzna również idealnie pasuje do portretu pamięciowego. Zdaniem policjantów kierowała nim nienawiść wobec społeczności LGBT. Prawdopodobnie sam był homoseksualny i spotkał się z niezrozumieniem oraz brakiem tolerancji ze strony otoczenia. Dlatego zaczął traktować gejów w podobny sposób.
O tym może świadczyć również fakt, że zadał ofiarom znacznie więcej ciosów, niż było to konieczne. Przemawiały przez niego tak silne emocje, że nie mógł się opanować. Dudler może mieć na swoim koncie więcej ofiar i to spoza obszaru San Francisco. Śledczy z Luizjany podejrzewają, że ten sam człowiek zabijał kilka lat później na ich terenie. Za cel ponownie wybrał homoseksualnych mężczyzn w różnym przedziale wiekowym. Potem atakował w innych stanach, między innymi w Teksasie. Ile osób w rzeczywistości zabił? To do dziś pozostaje wielką niewiadomą. Kilka tysięcy kilometrów dalej, licząca wówczas 1,7 miliona populacja Glasgow w Szkocji, miała swojego seryjnego mordercę. Kobiety bały się wychodzić z domu. Niektóre z nich zaczęły unikać popularnego w tamtym czasie lokalu, w którym organizowano dyskoteki. Jednak śledczy przez długi czas usiłowali ignorować fakt, że w okolicy grasuje szczególnie niebezpieczny napastnik. Dopiero po ostatnim zabójstwie zaczęli łączyć kropki. Tak jak wielu innych seryjnych sprawców, ten również otrzymał swój przydomek, który był używany nie tylko w prasie, ale również przez policjantów. Mówiono na niego biblijny John. Podobnie jak Dudler, na swoje ofiary polował w miejscu służącym do rozrywki. Atakował młode kobiety. 25-letnia Patricia Docker za dnia była oddaną pielęgniarką w miejscowym szpitalu i matką 4-letniego chłopca. Jednak w wolnych chwilach lubiła wyjść z domu. Kochała tańczyć przy głośnej muzyce. 22 lutego 1968 roku postanowiła pójść na dyskotekę z przyjaciółką. Mąż służył w lotnictwie wojskowym. Wraz z dziećmi wróciła do rodziców. To oni opiekowali się wnukiem tamtego wieczoru. Córka powiedziała, dokąd się wybiera. Było to miejsce cieszące się dość dobrą opinią w mieście, popularne zwłaszcza wśród klasy średniej. Patricia nie wróciła na noc, co nie było w jej stylu. Jednak jej rodzice nie chcieli od razu zakładać najgorszego. Pomyśleli, że być może wypiła za dużo i nie chciała w takim stanie przychodzić do domu. Syn mógłby się obudzić i pójść do sypialni matki, zobaczyć ją kompletnie pijaną. Założyli, że zatrzymała się u koleżanki, z którą poszło na imprezę. Kilka godzin później 25-latka została znaleziona martwa w wąskiej uliczce niedaleko domu. Leżała kompletnie naga. Na miejscu zbrodni nie odnaleźliśmy jej torebki z dokumentami. Jednak ze względu na bliską odległość od domu, szybko ustaliliśmy tożsamość denatki. Sekcja zwłok wykazała, że zmarła w wyniku uduszenia. Sprawca najprawdopodobniej zacisnął pasek od spodni na jej szyi. Ale zanim pozbawił ją życia, dotkliwie ją pobił. Specjalista nie odnalazł śladów przemocy seksualnej. Mimo to nie dało się jednoznacznie wykluczyć, czy nie została zgwałcona. Śledczy podejrzewali, że jednak tak. Przekonywał ich do tego fakt, że była naga. Ponadto zabójca prawdopodobnie zabrał ze sobą jej ubrania, albo ukrył je tak, że nikt ich nie znalazł. Być może na nich pozostawił istotne ślady, takie jak krew czy nasienie. Okazało się też, że kobieta w chwili śmierci miała miesiączkę. Początkowo ten fakt zignorowano. Nie uznano go za szczególnie istotny. Dzięki przesłuchaniu świadków, policjanci dowiedzieli się, który lokal Patricia odwiedziła ze swoją koleżanką. I wcale to nie był ten, o którym mówiła rodzicom. Poszło gdzieś indziej. Do miejsca, które miało niezbyt ciekawą reputację. Mimo to ludzie chętnie je odwiedzali. Mieszkańcy Glasgow uważali je za dość pospolite. A to dlatego, że chodzili tam głównie żonaci mężczyźni, którzy przed wejściem zdejmowali obrączki i wymyślali fałszywe imiona. Podrywali kobiety w czasie, gdy ich żony siedziały w domu z dziećmi. Paniom też zdarzało się być niewiernymi. Niezadowolone z pożycia rodzinnego mężatki pozwalały sobie na flirt z obcymi mężczyznami. Prawdopodobnie dlatego pielęgniarka okłamała rodziców. Nie powiedziała im, gdzie właściwie idzie, bo nie chciała spotkać się z ostracyzmem. Miała dziecko. Mąż był daleko od domu.
Zdaniem ówczesnej opinii publicznej, w takim przypadku kobiecie nie wypadało wieczorem wyjść z domu i bawić się przy głośnej muzyce w tłumie innych mężczyzn i pić alkohol. Być może decyzję podjęła spontanicznie, lub też jej koleżanka wyszła z inicjatywą, by tam pójść. Tego nie wiemy. Mimo to mamy pewność, że ostatnie godziny życia Patricia spędziła na dyskotece, świetnie się bawiąc. Śledczy założyli, że kobieta poznała tam kogoś. Jakiś mężczyzna się nią zainteresował. Być może wyszła z nim z klubu. Być może on ją śledził. Dorwał w ciemnej alejce i zaatakował. Świadkowie imprezy twierdzili, że kobieta tańczyła z dwoma lub trzema facetami. Jednak żaden z nich nie zwrócił ich szczególnej uwagi. Jedna z osób mieszkających w okolicy zeznała, że tamtej tragicznej nocy słyszała krzyk przerażonej kobiety i słowa „Zostaw mnie w spokoju”. Trzydziestodwuletnia Jemima McDonald, znana jako Mima, niemal w każdy weekend odwiedzała popularną w mieście dyskotekę. Zazwyczaj chodziło tam z siostrą. W domu piły alkohol, a później wybierały się na miasto. Spotykały się z koleżankami i świetnie się bawiły. Jednak 16 sierpnia 1969 roku jej siostra pokłóciła się z mężem i nie miała ochoty na tańce czy głośną muzykę. Mima postanowiła wybrać się na imprezę sama. Trójkę dzieci zostawiła w domu swojej bliskiej przyjaciółki. Jednak nie wróciła po nie ani w nocy, ani następnego dnia rano. Siostra zaczęła się martwić. Towarzyszyło jej przeczucie, że mogło zdarzyć się coś złego. Nagle dotarła do niej wieść, która zmroziła krew w żyłach. Niedaleko domu, w którym mieszkała, biegała banda dzieciaków. Ganiali się, śmiali i podśpiewywali. Radosną zabawę przerwało im odkrycie przerażającego znaleziska. Nieprzytomna kobieta, częściowo rozebrana, leżała na ziemi. Wyglądała na martwą. Siostra postanowiła tam pójść i przekonać się na własne oczy. Głos w głowie podpowiadał, że to 32-latka. Miała złe przeczucie. Niestety intuicja jej nie myliła. W bliskiej odległości od budynków mieszkalnych wśród śmieci leżała martwa matka trójki dzieci. Odkryto dużo podobieństw do zabójstwa Patricii. Ofiara została uduszona. Tym razem zabójca użył skarpety ofiary. Narzędzie zbrodni odłożył obok ciała, podobnie jak jej buty. Wcześniej dotkliwie ją pobił, głównie w okolicy twarzy. Nie było wątpliwości, że została zgwałcona. Ta kobieta również miała okres. Śledczy mieli podejrzenia, że za tymi dwoma zabójstwami stoi ta sama osoba. Woleli jednak nie straszyć opinii publicznej i oficjalnie mówili o dwóch niezależnych od siebie sprawach. Jednak dziennikarze i zwyczajni mieszkańcy i tak wiedzieli swoje. Nie trzeba było mydlić im oczu. Przesłuchano wiele osób mieszkających w okolicy. Nikt nic nie widział ani nie słyszał. Stróże prawa nie mieli żadnych dowodów. Jedynym punktem zaczepienia okazała się dyskoteka, na której Mima bawiła się na krótko przed śmiercią. Podobnie jak Pat. Zorganizowano coś w rodzaju prowokacji. Policjanci i policjantki ubrani w cywilne ubrania uczestniczyli w imprezach. Wmieszali się w tłum i rozmawiali z wieloma imprezowiczami. Dzięki temu w końcu zdobyli kluczowe informacje. Na imprezie Mima poznała pewnego mężczyznę. Przystojny, ciemnowłosy, o wzroście około 188 cm, szczupły. Miał miły głos i mówił z charakterystycznym akcentem. Długo rozmawiali, wypili drinka, a później wyszli, mniej więcej 40 minut po północy. Ci, którzy podsłuchali rozmowę tej dwójki, wywnioskowali, że mężczyzna musiał być wykształcony. W rozmowy dość często też wplatał wersety biblijne. Jego portret pamięciowy został jakiś czas później opublikowany w gazetach. Na komisariat policji zgłosiła się masa ludzi ze wskazówkami, jednak żadna z nich nie okazała się pomocna. Śledczy w dalszym ciągu nie mieli żadnych tropów. Helen Patok miała 29 lat. Była w szczęśliwym małżeństwie z żołnierzem, który z uwagi na służbę często wyjeżdżał. W
Wspólnie wychowywali dwóch synów, którzy byli ich oczkami w głowie. Kobieta często wychodziła z mężem na potańcówki. Gdy on nie mógł, towarzyszyły jej koleżanki lub siostra. Ta właśnie z nią postanowiła się wybrać na dyskotekę ostatniego dnia października 69 roku. Mąż wolał, by żona została w domu. Nie podobało mu się, że poszła tam bez niego. To, że inni mężczyźni będą ją podrywać. Wiedział jednak, że nie może jej niczego zabronić. Pomyślał, że jak rano się obudzi, ona już będzie obok niego leżeć. Tak się jednak nie stało. Część łóżka, na której zwykle spała, była pusta. Nie odnalazł jej też w pozostałej części domu. Gdy wyjrzał przez okno, zauważył poruszenie. Po ulicy kręcili się policjanci i niedaleko stał zaparkowany radiowóz. Wiedziony złym przeczuciem, wyszedł na zewnątrz. Słyszał szepty ludzi, którzy przekazywali sobie informacje. Jakaś młoda kobieta nie żyła. Mężczyzna zauważył czarny, charakterystyczny worek. Zdawał sobie sprawę, że był przeznaczony do zwłok. Podszedł do jednego z policjantów. Opisał, co miała na sobie Helen w chwili, gdy wyszła z domu. To wystarczyło policjantowi, by zrozumieć, że stoi przed nim mąż ofiary. Helen nie żyła. Została brutalnie zamordowana i zgwałcona. Obrażenia przypominały te, których doznały wcześniejsze ofiary. Ponownie użyto skarpety. Policja nie mogła już zaprzeczać podobieństwom, które łączyły trzy okrutne zbrodnie. Helen próbowała się bronić. Na jej skórze lekarz sądowy odnalazł ślad po ugryzieniu, prawdopodobnie pozostawiony przez oprawcę. W momencie śmierci miała miesiączkę. Tyle, że tym razem pojawił się kluczowy świadek – siostra zamordowanej. Kobieta zeznała, że podczas imprezy poznały dwóch mężczyzn, którzy towarzyszyli im przez resztę wieczoru. Obaj przedstawili się jako John. Jeden z nich był prostym robotnikiem, drugi z kolei był po studiach. Inteligentny i bardzo elokwentny. Opuścili lokal we czwórkę. Niedaleko stał automat z papierosami, który nie chciał działać. John, ten drugi, poczuł z tego powodu złość i irytację. Nazwał wtedy dyskoteki jaskiniami nieprawości. To zwróciło uwagę kobiet, ale żadna z nich nie skomentowała jego zachowania. John Robotnik po jakimś czasie się pożegnał. Postanowił wrócić do domu. Udał się na pobliski przystanek autobusowy. Siostry i drugi mężczyzna zamówili taksówkę. W rozmowie wplatał biblijne wersety. Podczas drogi samochodem wyznał, że jest agnostykiem. Jedna z kobiet nie wiedziała, co to oznacza. Zapytała więc, czy jest to to samo, co ateizm. W odpowiedzi usłyszała kolejny fragment Pisma Świętego. To właśnie dzięki tym zeznaniom zabójca otrzymał pseudonim Biblijny John. Siostra poczuła się jak piąte koło u wozu. John zasugerował, że wolałby zostać z 29-latką sam na sam. W pobliżu swojego domu wysiadła. Nie wiedziała, że to ostatni raz, kiedy widzi Helen żywą. Na szczęście szczegółowo zapamiętała wygląd człowieka cytującego Biblię. Miał nie ciemne, ale charakterystyczne, jasne, rudawe włosy. Jego zęby były niemal idealnie równe, z wyjątkiem jednego, który nachodził na drugiego. Uwagę kobiety przykuły dłonie Johna. Ładne, gładkie, widocznie wypielęgnowane z zadbanymi paznokciami. Nie przywykła do takiego widoku u mężczyzn, których dotychczas znała. Ponadto gustownie ubrany nie wyglądał na kogoś o niskim statusie społecznym. Podał też swoje nazwisko, ale siostra nie była pewna, jak dokładnie brzmiało. Wahała się. Ostatecznie podała trzy wersje. Sampleson, Templeton oraz Emerson. Ale policjanci nie mogli go namierzyć. Chcieli porozmawiać z tym drugim Johnem, który mógł również dostarczyć cennych informacji. Ten jednak, z przyczyn, które nigdy nie zostały ujawnione, odmówił rozmowy. Ofiar biblijnego Johna mogło być więcej. Miały one jednak więcej szczęścia i uszły z życiem. Choć zostały wykorzystane seksualnie i przeżyły traumę, z którą musiały radzić sobie do końca życia. Co ważne, każda z tych kobiet odwiedziła dokładnie tę samą dyskotekę. Do napaści dochodziło po imprezach. Na miejscu poznały mężczyznę, który opisem pasował do podejrzanego. Swoją historię opowiedziała jedna z nich, Hannah Martin. Przyznała, że w kwietniu 69 roku prawdopodobnie poznała biblijnego Johna. Zgwałcił ją. Kilka tygodni później odkryła, że jest w ciąży. Urodziła jego córkę.
Jednak niestety niewiele o tym wątku wiadomo. Nawet nie wiemy na pewno, czy to faktycznie było dziecko seryjnego mordercy i gwałciciela. Szkoccy policjanci mieli niewiele dowodów. Najbardziej znaczącym dowodem pozostały zeznania siostry ostatniej ofiary. Oprócz tego co najmniej dwa portrety pamięciowe sprawcy. To jednak w żaden sposób nie przybliżyło ich do prawdy. Biblijny John był niczym duch. Pojawiał się i znikał. Wszystko wskazuje na to, że po trzecim morderstwie przepadł na dobre. Nie odebrał już nikomu życia. Nie powiązaliśmy z nim już więcej żadnego zabójstwa. Stróże prawa mieli próbkę jego śliny, ponieważ ugryzł jedną z ofiar. Mimo to w tamtym czasie nie okazało się to szczególnie przydatne ze względu na brak technologii, którą mamy dziś. Na przestrzeni lat pojawiło się kilku mężczyzn w kręgu zainteresowania. Znalazł się nieoczekiwany świadek, który na biblijnego Johna wytypował swojego znajomego. Podobno obaj często niegdyś bywali w miejscu, w którym zabójca polował na kobiety. Jednak znajomy od jakiegoś czasu nie mieszkał już w Szkocji. Przeprowadził się do Holandii. To dlatego morderstwa nagle ustały. Był to mężczyzna wykształcony, pracujący jako inżynier, wywodzący się z klasy średniej. Pasował do profilu biblijnego Johna. Stróże prawa sprawdzili ten wątek. Dał im sporo nadziei. Mimo to ostatecznie doszli do wniosku, że nie da się tego poprzeć żadnymi konkretnymi dowodami. Pod lupą znalazł się też skazany wiele lat później seryjny sprawca Peter Tobin. Udowodniono mu 3 zabójstwa, w tym jedno Polki. 20-paroletnia Angelika studiowała na jednej z trójmiejskich uczelni. Do Szkocji przeleciała w celach zarobkowych. Pracowała jako sprzątaczka na tej samej plebanii co Paul. Mężczyzna posługiwał się wtedy fałszywą tożsamością. Pod koniec września 2006 roku dziewczyna zaginęła bez słowa. Kilka dni później odnaleziono jej zwłoki. Zabójca ukrył je pod podłogą na plebanii. Odebrał ofierze życie w wyjątkowo brutalny sposób. Zakneblował ją, wykorzystał, dotkliwie pobił, a następnie zadał 16 ciosów nożem w klatkę piersiową. Na szczęście dla policji pozostawił na miejscu zbrodni swoje DNA. Po sprawdzeniu okazało się, że to Peter. Kilka lat wcześniej został skazany za przestępstwa seksualne na 2 małoletnich dziewczynkach. Po tym zabójstwie uciekł z Glasgow. Policja nie potrafiła go namierzyć. Został odnaleziony jakiś czas później w szpitalu w Londynie. Jedna z pielęgniarek, oglądając program telewizyjny, dowiedziała się, że to poszukiwany zabójca. Tobin miał wówczas 60 lat. Śledczy przeczuwali, że już wcześniej zabijał. Sugerowały o tym szczegóły dotyczące śmierci polskiej studentki. Prześledzili uważnie jego życiorys. Przyjrzeli się bliżej innym sprawom kryminalnym, z którymi mógł mieć jakieś powiązania. Wtedy okazało się, że w pierwszej połowie lat 90. zabił 2 młode kobiety, które od lat były poszukiwane. Stróże prawa w końcu odnaleźli ich ciała. Seryjny zabójca za popełnione zbrodnie został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Niewykluczone, że ofiar było znacznie więcej. W jego domu odnaleziono znaczną ilość kobiecej biżuterii. Policjantom skojarzyło się to z jednym – z trofeami. W latach 60. mieszkał w Glasgow. Wyprowadził się stamtąd w 69. roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy zabójstwa biblijnego Johna ustały. Czy to zwyczajny zbieg okoliczności? A może coś więcej? W więzieniu chwalił się współosadzonym, że zabił sporo kobiet. Jednak uparcie twierdził, że nie był żadnym biblijnym Johnem. Policja ostatecznie nie odnalazła przeciwko niemu wystarczających dowodów, które jednoznacznie powiązałyby go z tymi zabójstwami. Choć niewątpliwie wydawał się idealnym kandydatem na podejrzanego. Zodiaka, Dudlera i biblijnego Johna dużo różniło. Kierowali się innym kluczem doboru ofiar, wybierali różne narzędzia zbrodni. Jednak pojawia się przynajmniej kilka podobieństw. Grasowali w podobnym okresie. Dokonali seryjnych morderstw i co najważniejsze, nigdy nie zostali złapani. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy raczej założyć, że każdy z nich już nie żyje. Z tymi nieuchwytnymi seryjnymi mordercami zawsze jest taki kłopot, że nie mamy pewności, ile tak naprawdę mieli ofiar na swoim koncie. Podobnie sytuacja wygląda u Zodiaka.
Najczęściej mówi się o 5 zabójstwach w jego wykonaniu, ale są także teorie, że było ich więcej. Nad tym wątkiem sprawy także pochylił się Max Czorny w swojej powieści. To już jest jakimś punktem do analizy dla mnie, jako autora, który stara się odtworzyć tę postać, wejść niejako w nią i spojrzeć na świat jej oczyma. Czyli do ilu zabójstw byłaby zdolna? Byłbym zdolny, gdybym był nim? To jest to pytanie, które sobie stawiałem. Następnie mamy ten najważniejszy rys, ten, który moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywistość po raz kolejny przerosła najbardziej makabryczną fikcję. Tej postaci właśnie szyfrów, genialnych szyfrów i wiadomości, zawierających chociażby groźby zainstalowania ładunków wybuchowych, te kody, te piktogramy rysowane przez Zodiaka były niemal genialne, czy nawet wprost mówiąc genialne. Sprawa Zodiaka jest na tyle ciekawa, że z czasem pewnie też zdecyduję się, aby przedstawić tę historię w podcaście. W międzyczasie zachęcam Was do lektury książki Zodiak wydawnictwa Filia autorstwa Maxa Czornyja, która jest już dostępna w księgarniach. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuł Kevina Feigana pod tytułem The Doodler – Drawing a Line to a Forgotten Serial Killer, opublikowany na portalu San Francisco Chronicle 16 marca 2021 roku. Serial dokumentalny BBC The Hunt for Bible John z 2021 roku. Artykuł Paula O'Hara pod tytułem Peter Tobin – The Horrific Crimes of a Serial Killer, opublikowany na portalu BBC 8 października 2022 roku. Artykuł pod tytułem Bible John – The Dancing Strangler, opublikowany w Reading Eagle z 1970 roku.